17 czerwca podsumowaliśmy kampanię edukacyjno-informacyjną Można żyć inaczej, skierowaną głównie do dzieci i młodzieży z Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Kampania miała na celu podniesienie świadomości w zakresie gospodarowania odpadami i wskazanie właściwych zachowań. Działając w myśl zasady, czym skorupka za młodu nasiąknie, chcieliśmy uwrażliwić dzieciaki i młodzież na kwestie związane z ochroną środowiska. Głównym elementem kampanii była realizacja oraz emisja podczas organizowanych w szkołach przez Fundację Ekologiczną Arka prelekcjach, cyklu filmów poświęconych zagadnieniom związanym z prawidłowym gospodarowaniem odpadami oraz świadomego przyjęcia właściwej postawy wobec szeroko pojętej ochrony środowiska. W naszym polowym studiu jest pani Aleksandra Radzikowska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Bardzo długa nazwa, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi przyjemnie. Fundusz jest jedną z ważnych instytucji, które wspomagają taką akcję, o której już mówiliśmy dzisiaj, ale wspomnimy jeszcze. Akcja Można żyć inaczej, prawda? Tak, i bardzo się cieszymy, że mogliśmy dofinansować znaczną kwotą, prawie 50 tysięcy, tę akcję, która podnosi świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży, również dorosłych, na temat gospodarki odpadami. Czy Państwo są zadowoleni z efektów tej akcji? Bo ta akcja praktycznie dzisiaj się kończy, prawda? Powstały filmy, akcja się toczyła, odbywała i chyba można to już tak przynajmniej odrobinkę podsumować. Podsumowanie będzie wtedy, jeżeli będzie już rozliczona, kompletna, ale rzeczywiście bardzo dużo w mediach miała duży oddźwięk i myślę, że przyniosła oczekiwane efekty. A po co się organizuje takie akcje? Po to, żeby pokazać rzeczywiście, że nie wyrzucamy śmieci byle gdzie, że te kosze kolorowe, piękne mają przynosić jakiś efekt. Proszę Państwa, pani Aleksandra Radzikowska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jeden ze sponsorów, tak powiem, tak to określę, akcji Można żyć inaczej, akcji, która ma na celu uświadamianie ekologiczne, nas uświadamianie, żebyśmy wiedzieli, co robić ze śmieciami, jak segregować. I takich akcji pewnie będzie więcej, prawda? Takich akcji jest sporo. No, jesteśmy na terenie Bielska, to wspomnę, że u Państwa działają organizacje ekologiczne, które od wielu, wielu lat bez ustanku wspierają te dzieci w tej edukacji, wspierają nauczycieli, wspierają dorosłych w edukacji ekologicznej, więc myślę, że powoli, powoli ta świadomość się podnosi właśnie między innymi też dzięki takim działaniom jak dzisiaj i tych instytucji, które się tym zajmują. W trakcie realizacji projektu finansowo i co najważniejsze merytorycznie wspierały nas bielskie przedsiębiorstwa SITA, Zakład Oczyszczania Miasta SA oraz Zakład Gospodarki Odpadami SA, którym jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wszelką okazaną pomoc. Kolejnym elementem akcji był konkurs plastyczny. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu pracy z wykorzystaniem surowców wtórnych. Laureatów konkursu nagrodziliśmy podczas Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii. Pomysły dzieci oraz młodzieży w tworzeniu prac plastycznych z odpadów przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Teraz od teorii czas przejść do praktyki. Kampania została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.